Witam wszystkich na moim kanale, Darek z tej strony. Dzisiejszy odcinek jest to taki odcinek specjalny, ponieważ zostałem zaproszony przez kanał Perfumowo by Adam Engler do wzięcia udziału w takim tagu perfumowym pod tytułem Moje ulubione 5 nut, 5 składników w perfumach. Bardzo dziękuję Ci, Adam, za zaproszenie, z miłą chęcią. Robię właśnie taki film, ponieważ po pierwsze jest to coś nowego, a po drugie takiego kanału jeszcze u mnie nie było, kanału filmu, przepraszam, a więc tym bardziej cieszę się, że mogę taki film nagrać. Link do kanału Adama znajdziecie w opisie, zapraszam, żeby zerknąć na jego kanał. U Adama znajdziecie naprawdę niektóre wyszukane perfumy, jest tam nisza, jest tam mainstream, a więc każdy znajdzie coś dla siebie. A więc 5 nut, które ja najbardziej lubię. I nie są to nuty jakoś specjalnie wyszukane, jest to właściwie tylko 5 nut, a więc to są takie, po które ja często sięgam, ponieważ gdyby chcieć wymienić te wszystkie nuty, no na pewno było tego więcej niż 5, ale film robimy o 5, a więc będzie 5. Niektóre z tych składników tak samo ja mam tutaj, tak samo jak u Adama na kanale, gdzie robi film o 5 składnikach, u niego też te nuty możecie znaleźć, a więc no, są niektóre takie aspekty, które razem podzielamy. I pierwszym takim składnikiem, o którym chciałem wspomnieć, jest to tytoń. Wydaje mi się, że jest to męski składnik, jak najbardziej. Ja lubię tytoń raczej na słodko, jeśli chodzi o tytoń taki, który naprawdę tutaj wychodzi przed szereg. Są to perfumy zbudowane, ja bym powiedział, na bazie tytoniu, a więc ten tytoń będzie jakoś dominował w tych perfumach. Ja lubię raczej na słodko, taki bardziej noszalnie przyjazny. Tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że jest to taka nuta typowo męska. Doda nam pewności siebie, doda nam odwagi. I jednymi z takich perfum, które ja lubię na ten okres zimno-chłodny, chłodno-zimny, są to perfumy Herod od Perfumes de Marly, a więc tutaj ten tytoń mamy podany z wanilią razem i z cynamonem, różne jeszcze przyprawy, a więc raczej jest to ten tytoń taki słodko, troszeczkę gorzkawy, ale ogólnie jest wysłodzony, a więc jak najbardziej na ten sezon te perfumy to jest strzał w dziesiątkę, wydaje mi się, dla mężczyzny, ponieważ przyjazne są do noszenia. Jak wiemy, są to perfumy dość mocne, ale ta słodkość powinna nam tutaj całą robotę zrobić, także te perfumy będą miłe dla nas, dla otoczenia, ogólnie miłe do noszenia. Mam też na przykład tytoń podany też tak na słodko, ale są tutaj aspekty alkoholowe. To są perfumy Argos, o których wspomnę niedługo pewnie. I tutaj też jest słodkość, jest trochę tych aspektów takich koniakowo-rumowych, a więc też bardzo, bardzo fajnie, tak typowo męsko się to układa. To był pierwszy składnik. Drugim składnikiem jest to ud. Bardzo lubię ud, odkąd go poznałem. Ud na pewno w moich perfumach stanowi, no, gra dużą, dużą rolę w tych, ja bym powiedział, w tych perfumach arabskich. I oczywiście ud może być podany na milion sposobów. Ja lubię ud raczej ten noszalny. To mogą być perfumy typowo zrobione takie drzewno-udowe, ale raczej stonowane, żeby były noszalne. Oczywiście ja mam u siebie w kolekcji takie udy, które są naprawdę takie mocno, mocno animaliczne, więc raczej takiego udu ja bym na siebie nie ubrał, ale lubię sobie od czasu do czasu psiuknąć, żeby się napawać tym zapachem udu, no bo jest to coś naprawdę, coś magicznego, coś wspaniałego. Ud, tak jak powiedziałem, w zależności od tego, jaki mamy ud, z jakiej części geograficznej świata pochodzi,
On może być różny, naprawdę może różnie pachnieć. Oczywiście to też zależy, jak jest zrobiony w perfumach. I oczywiście mówimy tutaj o udzie, a nie o chemicznym zamienniku. I takie perfumy, gdzie ud jest taki naprawdę, naprawdę drzewny, ale jest fajnie noszalny, to są perfumy od Abdul Samad Al-Qurashi i te nazywają się Bois de Oud. I tutaj ten ud naprawdę jest drzewny, tu nie ma słodkości, tu jest takie typowo drzewny niuans, ale jest noszalny. To drzewo po jakimś czasie, ten ud, on troszeczkę wyparowywuje i zostaje nam naprawdę, naprawdę przyjemny powiew takiego typowego, fajnego udu. A więc ud to jest też na pewno jeden z tych składników, które ja bardzo, bardzo lubię, ale to w zależności od tego właśnie, jak jest podany, ja lubię ten noszalny. Następnym składnikiem jest to składnik raczej dominujący w perfumach, ja bym powiedział takich na ten sezon ciepły, gorący, i jest to neroli. Biały kwiat, neroli, troszeczkę gorzkawy, troszeczkę miodowy, ale ogólnie neroli ja lubię przez to, że też jak jest podany właśnie tak na gorzko, to jest dosyć męski taki. To też zależy w jakich perfumach, jak jest użyty, ale właśnie lubię jak jest podany tak na męsko. To jest taki neroli w takiej, ja bym powiedział, w perfumach, gdzie dominuje, jest tak podany w takiej czystości, krystalicznej czystości, a więc mamy taką świeżość, czystość. Bardzo, bardzo głośne jest neroli w perfumach ogólnie. I takimi perfumami, które ja lubię, gdzie neroli dominuje, są to męskie perfumy. Ja mam tutaj odlewkę, już kiedyś prezentowałem. Jest to Serjof Nio. Bardzo pięknie tam jest neroli podane po męsku, a więc przeważnie jak perfumy są podane, ja bym powiedział na ten ciepły sezon, to raczej uniseksy. A tutaj jest podany po męsku i naprawdę, naprawdę robi na mnie piorunujące wrażenie. A więc taką odmianą do tych cięższych składników jest tutaj neroli, które ja bardzo, bardzo lubię. Następnym składnikiem jest to też kwiat, ale już żółty. I tutaj mamy do czynienia z kwiatem trochę o posmaku bananowym. Ogólnie wydaje mi się, że perfumy takie robione a la egzotyczne, wakacyjne, z dodatkiem tego składnika, to jest coś pięknego. I jest to Ilianki Ilianka, więc żółty kwiat, taki słoneczny, kremowy kwiat, ale i ma, ogólnie jest kremowy, ale ma też taki zadziorek troszeczkę, taki jest troszeczkę gorzkawy na końcu. I to go właśnie wyróżnia, wydaje mi się, od innych. Jednymi właśnie z perfum, które ja mam, gdzie jest Ilianki Ilianki, taki dosyć dobrze wyczuwalny, już prezentowałem te perfumy, jest to Mask Palawan od Lorga Perfums. I tutaj to brak słów na temat tych perfum, gdzie ten Ilianki Ilianki jest podany. Ja też nie będę tutaj czarował, że ja mam nie wiadomo ile tych perfum z tymi Ilianki Ilianki, ale w tych perfumach no to... To jest magia i absolutnie ten składnik, ta nuta w tych perfumach, to jest coś, co moja kolekcja bez tego istnieć nie może. A więc Ilianki Ilianki, mówię, taki egzotyczny, daje trochę powiew, jest taki banan, ale ogólnie daje takie poczucie takiego słońca, takich wakacji, coś w ten sposób. A więc Ilianki Ilianki jest kolejnym z tych składników, które ja przynajmniej ostatnimi czasy, jak poznałem te perfumy, naprawdę, naprawdę polubiłem. I ostatnim składnikiem z tej całej ekipy tutaj i chyba jednym z najbardziej przeze mnie lubianych jest to wanilia.
Wydaje mi się, że wanilia jest to składnik uniwersalny. Wanilię się dodaje właściwie i do perfum letnich, i wiosennych, jesiennych, i zimowych, do wszystkiego. Tak jak wspomniałem, wanilia jest z tytoniem coś pięknego. Wanilia jest z udem, bo już w ogóle z kapci wyrywa. Wanilia podana z kwiatami, tutaj z Iliang Iliang, to jest magia. Dlatego lubię wanilię i po pierwsze, tak jak wspomniałem, jest to składnik uniwersalny, ale i ja ogólnie lubię wanilię jako składnik spożywczy. Lubię lody waniliowe, lubię wszystko, co jest z wanilią, naprawdę, naprawdę lubię, więc to może mieć jakieś pokłosie tego, że wanilia jako składnik w perfumach jest też przeze mnie lubiany. Ja mam tutaj takie perfumy, które bazują na wanilii. Jest to Royal Fragrances London, gdzie tutaj ta wanilia jest bazowym składnikiem. Klękajcie narody, co tutaj ta wanilia wyprawia. No, ona tutaj chodzi jak biodra Jasmin Gowry, gdy była na wybiegu. No, to jest coś pięknego. Nie da się, nie da się nie lubić wanilii u mnie w tej mojej jakiejś perfumowej historii, odkąd poznałem wanilię jako już taki składnik w perfumach niszowych, także wanilia na pewno zostanie u mnie na zawsze. To jest coś, bez czego też moja kolekcja prawdopodobnie nie miałaby bardzo sensu istnienia. Oczywiście nie wszystkie perfumy tutaj, żeby walić wszystkie do jednego wora z wanilią, ale jest to ten składnik, który naprawdę, naprawdę, gdy tylko pojawia się w perfumach, jest taki dosyć wyraźny, zwraca moją uwagę na pewno. I ostatnim składnikiem, o którym chciałem wspomnieć, jest to taki honorowy składnik, a jest to mianowicie też kwiat, jest to biały kwiat, jest to jaśmin. Bardzo lubię jaśmin, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jaśmin nie jest jakimś takim kwiatem, który za bardzo wyłania się z perfum. Jaśmin jest przeważnie jest dodawany jako dodatek do nut serca, a więc te środkowe, trzeba poczekać te 10-15 minut, aż on się trochę ulotni, ale dodawany jest jako dodatek, ponieważ no, jest raczej delikatny, jest raczej zwiewny, taki ulotny. Nie jest to jakiś taki bohater komiksów Marvela. Ale bardzo lubię go, bardzo lubię jaśmin. Wydaje mi się, że jaśmin jest takim jednym ze składników, który jest też dosyć uniwersalny, bo zakładając, że róże moglibyśmy pchnąć bardziej w stronę kobiet, tak jaśmin, wydaje mi się, zostaje gdzieś po środku. A więc naprawdę lubię jaśmin też, tak jak wspomniałem, przeważnie jest podawany w połączeniach, jak jest dodany, jest taki dosyć, można go wyczuć. A więc też bardzo, bardzo, bardzo jaśmin lubię. Jednym z takich perfum, gdzie ja mam tutaj ten jaśmin, można fajnie wyczuć, jest to Signo Nero Milano. Te perfumy nazywają się Pura Essenza. I tutaj, wyobraźcie sobie, mamy jaśmin podany z udem. Na początku, gdy spojrzałem na te perfumy i mówię jaśmin, ud, pewnie ud zaraz zagłuszy ten jaśmin, no bo jaśmin jest delikatny, ud wiadomo, jest to waga ciężka, ale nic, o Jezu, nic podobnego. Tutaj ten jaśmin jest podany prawie cytrusowo, udu nie czuć jakoś specjalnie. Jest to wszystko tak zbalansowane, że tutaj ten jaśmin no, robi piękną robotę i absolutnie to nie są perfumy, które by tutaj zabijały muchy w locie. To jest wręcz coś przeciwnego, a więc ten jaśmin tutaj jest bardzo delikatny. Oczywiście o tych perfumach wspomnę, tylko kiedy przyjdzie na nie czas. A więc to by były te składniki, które ja bardzo lubię, po które często sięgam i które też jak kupując perfumy, oglądając perfumy, gdy coś mnie interesuje, to są właśnie te składniki, na które ja zwracam uwagę w perfumach, a więc tytoń,
Ud, neroli, iliang iliang i wanilia to jest tych pięć, które ja, wydaje mi się, od zawsze gdzieś one u mnie były w tym moim takim portfolio i oczywiście jaśmin jako taki dodatek. To by było na tyle. Jeśli film się podobał, zostawcie kciuka w górę. Dziękuję Ci, Adam, jeszcze raz za zaproszenie do filmu. Oczywiście wypiszcie swoje, jeśli macie ochotę, piszcie swoje typy, swoje nuty, które lubicie, do których często sięgacie. Chętnie też wysłucham. I to by było na tyle, a my widzimy się niedługo w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.